Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w fenomenalną i jedyną w swoim rodzaju grę Detektyw Rutkowski is back. Witam w drugim odcinku, w którym będziemy sobie przechodzić drugą misję. Jest to biurowiec korporacji. Przeczytajmy sobie info. Zlecenie od jednego z członków zarządu korporacji podejrzewa wspólników o prowadzenie nielegalnych operacji finansowych i kontakty z terrorystami. Musisz włamać się do komputerów i zdobyć dowody na potwierdzenie tych podejrzeń. Budynek jest strzeżony przez nielicznych, ale dobrze wyszkolonych strażników. Taki mamy tutaj briefing. I cele misji: włamać się do 6 firmowych komputerów, odnaleźć wyjście. No to odnaleźć wyjście to jest najlepszy cel misji. Nie atakować strażników, ograniczenia to są. Pozostawać niezauważonym. Premia: odnaleźć i włamać się do głównego serwera. To tutaj będziemy mieli teraz. Będziemy detektyw Rutkowski hakier. Niech nam się ładnie tutaj wczytuje. Tu może jeszcze coś dodatkowego. Przepraszam. Misja jednoosobowa. Pozostać niezauważonym, nie atakować żadnego strażnika, odnaleźć wyjście. Musisz przeszukać 2 piętra budynku, w którym znajdują się biuro korporacji. Strażnicy są bardzo czujni. Już w podziemnym parkingu możesz się natknąć na patrol. No to co, będziemy pobierać dane. Uwaga, uwaga. Pan Krzysiek is back. To tutaj będzie łatwiej, bo nie trzeba nikogo atakować. Znaczy łatwiej. Nie jest powiedziane, że będzie łatwiej. Ale na pewno nie trzeba się zajmować pajacami. Na razie sobie tutaj tak hasam. Odważnie. Dobra, tutaj widzę, że jest przejście, ale tu jest też jakiś człowieczek, który się patrzy cały czas. O, teraz się nie patrzy. Teraz sobie śpi. Dobra. I to już był ten parking podziemny, jak rozumiem. Wow, 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 tam już ktoś idzie w moją stronę. To tu już trzeba być czujnym. W ogóle po co mi broń w takim razie tutaj? Skoro i tak nie mogę nikogo atakować. No tak w ogóle to... Albo te komputery nie są zaznaczone w żaden sposób na mapie, bo tam już taki jeden był w sumie w tych garażach podziemnych. Ale wydaje mi się, że powinny być zaznaczone. Dobra. Tak, już widzę, że jest zaznaczony jakiś jeden na radarze. To idziemy sobie tutaj. Oj, to tutaj będzie po prostu... Dobra, ten sobie tak chodzi wolnym kroczkiem, to ja sobie tutaj moim kaczym kroczkiem wejdę. Dobra. Aha, Krzysio nie schakował tego komputera. Muszę widocznie przytrzymać guzik. Tyk, 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 tyk. No panie Krzysiu, ile można hakować? No dziwne. A, teraz dopiero hakuję. Musiałem odpowiednio stanąć, widzicie. No i teraz mamy tutaj, już dostałem maila. Nie można byle jak sobie stanąć do komputera, tylko trzeba odpowiednio stanąć do komputera. Zadanie premiowe. Aha, odnalazłeś główny serwer i zdobyłeś dodatkowe cenne informacje. Nie mam pytań. To był ten super ściśle tajnie ukryty serwer. To w takim razie trudniej będzie znaleźć te zwykłe komputerki. Na to wychodzi.
Dobra, idź sobie stąd, gościu. Chyba, że fakt... Nie, no są jakieś komputery pozaznaczone na mapie. Najpierw chcę iść tam, gdzie ten gościu... Albo dobra, idę najpierw tutaj, nie będziemy przedłużać bez sensu. Szybko, panie Krzysiek. Tu jest. Laptopik. Chyba, że to nie to? Nie wiem. Znowu chyba muszę odpowiednio stanąć. No, krzywo stanąłem. Ej, no. O, teraz dobrze stanąłem. Hakuj, panie Krzysiu. Wow, 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 tu idzie gościu. Chować się. Dobra, przeszedł. To wracamy teraz tam, gdzie chciałem. Mam nadzieję, że on takiego zasięgu aż wzrokowego nie ma, że jak się odwróci, to mnie od razu zgarnie. Teraz się zresztą przekonamy. No właśnie, bo tak myślałem, że tutaj też będzie komputerek. Ale to, że trzeba stanąć idealnie po prostu do komputera, to jest realność, to jest rzeczywistość. Nie można sobie niechlujnie tak podejść. Ale muszę przyznać, że gra ma dosyć ciekawą muzykę, bo w menu jest fajna muzyczka i tutaj takie są też klimatyczne te muzyczki, więc nie wiem, kto tam był za to odpowiedzialny, ale ten ktoś powinien chociaż stówkę zarobić na tej grze. Nie wiem, na ile wy tam słyszycie, ale chyba coś słyszycie. Dobra, idziemy teraz sobie dalej. Tutaj w ogóle niby są dwa piętra, także musimy sobie to ogarnąć. Pójdę tędy. W sumie to bez sensu i tak. Ale już widzę trzeci komputer na radarze. Niech on po prostu sobie stąd pójdzie i wtedy będziemy zwiedzać. Tam też widzę chyba schody na drugie piętro. No, tak mnie zastanawia ten serwer, co niby tam było takiego hardkorowo trudnego, bo tak się domyślam, że jakieś zadania premiowe to powinny być takie najtrudniejsze chyba, nie? Chyba, że ja źle myślę po prostu, a twórcy gier tej gry w sumie dobrze myśleli. Może ja się nie znam. Dobra. Mamy trzeci komputer. Plus tamten serwer nieszczęsny, więc zostały jeszcze trzy komputery. I teraz pytanie. Czy tu jeszcze coś było, bo na tym globusie nic nie widać. No ale dobra, prawie czego będę wiedział, żeby jeszcze tam się rozejrzeć. Wow, wow, wow. Dobra, ryzykuję i biegnę. Tutaj to się klimacik robi. Nie wiem, od której strony zacząć. Może teraz zaczniemy od prawej, tylko niech tam się gościu przemieści. Patrzcie, jakie tutaj są lodóweczki. Zielone jabłuszko, pomarańczko. Można sobie takie napoje tutaj kupić. Tylko akurat nie wziąłem drobnych, także może innym razem. Tu jeszcze jest malinka, jakby ktoś chciał. Dobra. Panie Krzysiu, pora hakować. O jest. No nie. Tego się nie da zhakować. O, dobra, jest. Teraz szybko, 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 zanim on tu przyjdzie. Idziemy sobie dalej. Albo raczej pojedziemy na wrotkach.
O, tu jest niebezpiecznie. Żeby mnie nie otoczyli skubańcy, to ja chyba się cofnę dla pewności. No, bo tamten już też idzie. Nie dam się zaskoczyć. Tutaj chyba muszę iść. Tak. Jest komputerek. No to już tu taki bardziej powinien być jakiś ukryty czy coś, ale... No dobra, to jest piąty, szósty widzę na mapie, więc... Zaraz będziemy mieli z głowy, na to wychodzi. Tu przeczekam, żeby mnie czasem nie zaszedł, bo... Ja nie wiem, gdzie te się checkpointy robią. Jakbym mnie to na przykład na początek teraz... wywaliło, to bym się z lekka zdenerwował. Wow, tutaj ile tych klipciów na mapie się pojawiło nagle. Tylko jak tam się teraz dostać do tego... komputera? A, tu jest exit. Na tej śmiesznej mapie to ja nie widzę, gdzie są drzwi. Ale chyba tam od przodu były drzwi. O kurde, jak on mi tu teraz nawróci, to mam lipę. Muszę lecieć naokoło. Ajajajajaj, dałem się zrobić. A mogło być tak pięknie. To w sumie tam na samym początku byłem, tylko ja myślałem, że tam nie ma przejścia za bardzo. No mówię, ta mapa jest taka... z dupy trochę, nie widać dokładnie tych drzwi. Chociaż jak się przypatrzeć, to coś tam widać, ale tak... ledwo, ledwo. Wow, ja tak nie mogę tu iść, bo on będzie skręcał, no właśnie. A i tam. Refleks pana Krzysia to jest... niedoceniony. No idź, panie Krzysiu. Dobra, tutaj jest to wejście. O kurde, tylko tam w środku też jest jeszcze... jakiś rycerzyk. A, tak, trzeba go tutaj obejść po prostu bystrze. Który to jest komputer? Ten. Kurde, na razie bez żadnego problemu wszystko przechodzimy tutaj. Sprawdzę wiadomości. Koniec misji. A, tylko po prostu do drzwi się udać. Już wiemy, gdzie jest wyjście, więc... niech oni sobie tylko stąd pójdą. Huhuhu. Szkoda, że nie mogę strzelać tutaj. Ciekawe, jaka będzie w ogóle kolejna misja, bo z tego co wiem, chyba też są jakieś misje takie typowo strzelankowe. Zresztą mamy tam niby... przy broni jeszcze taki drugi slot, jakby miała być jeszcze druga broń jakaś. Chyba, że to będą jakieś granaty. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że sobie postrzelamy chociaż trochę, bo to strzelanie to może być wyjątkowo zabawne w tej grze. Skoro cała gra jest tak doskonale dopracowana i... jak to mówi Klocuch, widać napracowanie. No to myślę, że strzelanie jest równie dobrze jak chodzenie przynajmniej. Dobra, wychodzimy stąd. Jest, mamy gwiazdkę. Teraz będzie blokowisko, to ja już się nie mogę doczekać po prostu. Chociaż tu widzę co kolejne, to coraz lepsze. Ta baza wojskowa to mnie ciekawi chyba.
Krzysiek Rutkowski będzie chciał przejąć władzę nad państwem i musi po prostu wszystkich generałów zabić. No ale to dojdziemy do tego. A w tym odcinku to już by było na tyle, także dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym. Cześć!